Witajcie. Wyobraźcie sobie morze wolno poruszających się wydm, otoczone z każdej strony bezgranicznym horyzontem. Wydmy te leżą na pustyni, a największe z nich mają nawet 250 metrów wysokości. Klimat im odpowiada, jest głównie suchy. Cechuje się wyjątkowo wysokimi letnimi temperaturami, w ciągu dnia dochodzącymi do 56 stopni Celsjusza, a przy tym zerowymi opadami. Zamiast tego nie należą tam do rzadkości burze piaskowe. Jak można sobie wyobrazić, hodowla w takich warunkach to skomplikowana sprawa. Niemniej jednak w kraju, w którym grunty nadające się do uprawy zajmują mniej niż 2% całego terytorium, mieszka 16 milionów obywateli i około 9 milionów imigrantów. Skąd biorą jedzenie? Czy wszyscy wszystko kupują za petrodolary? Nie, bo choć może to zaskakiwać, Saudyjczycy z powodzeniem uprawiają dużo warzyw i owoców na jałowej pustyni, a nawet są poważnym eksporterem żywności. Okazuje się, że taka gleba może dawać fantastyczne plony, o czym opowiemy Wam szerzej w dzisiejszym wideo. W drugiej połowie XX wieku rolnictwo w Arabii Saudyjskiej przeszło od uprawy daktyli, hodowli owiec, wielbłądów i kóz do produkcji szerokiej gamy produktów, stając się jedną z najbardziej produktywnych gałęzi przemysłu. Sprzyjała temu przede wszystkim polityka państwa mająca na celu zastąpienie tradycyjnego beduińskiego pasterstwa koczowniczego osiadłym rolnictwem. Potrzeba tej reformy była oczywista, kraj importował większość żywności, co czyniło go ekonomicznie zależnym. Oczywiście celem było zwiększenie dochodów ludności wiejskiej. Dekret rządowy z 1968 roku o przydziale gruntów państwowych stymulował rozpad beduińskiego stylu życia, do czego przyczyniły się również nowoczesne technologie i nowe sieci transportowe. W ramach programu rozwoju polityki pszenicznej rząd wprowadził dotacje dla lokalnych producentów oraz bardzo wysokie cła na import. Rząd zapewnił agrobiznesowi fundusze na nawozy, nasiona, nawadnianie, sprzęt i płace. Ponadto skupował pszenicę od rolników po cenach 3 razy wyższych niż ceny światowe. W efekcie powierzchnia gruntów uprawnych wzrosła z 600 tysięcy hektarów w 1980 roku do 1 700 tysięcy hektarów w 1995 roku. Pomimo sukcesu w zwiększaniu produkcji krajowej, program rozwoju rolnictwa nie zrealizował w pełni swoich celów. Wynikało to z faktu, że niezwykle trudno uprawia się rolę na pustyni. Pierwszy i najważniejszy problem każdego rolnika to brak wody. Jak zapewne wiecie, w Arabii Saudyjskiej nie ma ani jednej rzeki, zaś uprawa pszenicy i innych roślin bez wody stanowi ogromny problem. Każdego roku w całym kraju, z wyjątkiem części południowej, spada nie więcej niż 100 mm deszczu. Dla porównania, we Francji roczny wskaźnik wynosi od 690 do 1000 mm. Rolnictwo zużywa ponad 80% cennych zasobów wodnych Arabii Saudyjskiej. Kolejna trudność to, że większość ziem stanowią pustynie. Na północy kraju występują podzwrotnikowe szaroziemy, a na nizinnych terenach wschodnich są sołączaki i gleby płowe. Grunty orne znajdują się głównie w żyznych oazach na północ od pustyni Rub al-Khali. W XXI wieku Saudyjczycy stają przed wyzwaniem zwiększenia produkcji rolnej, poszerzenia gruntów ornych przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonej oszczędności wody. Działania potrzebne do rozwiązania tego problemu zawiera Agenda Rozwoju Arabii Saudyjskiej Vision 2030. Nowe strategie obejmują nawet wykorzystanie satelitów do uzyskania obrazów gruntów rolnych, a te mają pomóc zrozumieć związek między wzrostem upraw a ogólnym zużyciem wody. Rolnikom daje to możliwość porównania zapotrzebowania na wodę dla różnych upraw i oceny, która uprawa daje najwyższy plon przy konkretnej ilości wody. Priorytet dla Arabii Saudyjskiej to poprawa efektywności wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych w rozwoju obszarów wiejskich. Rząd ułatwia ten proces, przekształcając duże obszary pustyni w pola uprawne, wdrażając projekty nawadniania na dużą skalę i wprowadzając mechanizację na dużą skalę. Pustynia po zbudowaniu nowoczesnych systemów nawadniających jeszcze bardziej przypomina fantastyczną scenerię dla hollywoodzkich filmów. Na przykład w dolinie Wadi es-Shihan na północy kraju na pustyni można zobaczyć niezwykłe kręgi. To pola, na których uprawia się zboża, owoce i warzywa. Nawadnia je woda, która ma około 2 miliony lat. Zachowała się w skałach na głębokości 1 km od czasów ostatniej epoki lodowcowej.
Średnica jednego pola wynosi od 800 do 1000 metrów, a tak nietypowy kształt uzyskuje się dzięki systemowi nawadniającemu. To tak zwane nawadnianie kołowe. Woda spływa z podziemnej studni na środku pola do specjalnej rury z wieloma otworami, która porusza się w kółko i to bez przerwy, nawadniając uprawy. Samą rurę wprawia w ruch ciśnienie źródła bez użycia energii elektrycznej. Tę metodę wynalazł rolnik Frank Cebak z Colorado w 1940 roku. Chciał poprawić dystrybucję wody na polach i w ten sposób zrealizował swój cel. Okrągły kształt wynika ze specyfiki technologii, ponieważ gdyby pola były kwadratowe, rogi musiałyby być podlewane w inny sposób. Zdjęcia z kosmosu pokazują ogromny postęp w pustynnym krajobrazie w dolinie Wadi es Sirhan. Niestety, według ustaleń specjalistów, wody wystarczy tam na 50 lat, więc rząd szuka alternatywnych źródeł. Zbudowano już systemy do gromadzenia opadów, a także mechanizmy odsalania wody morskiej i oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz przemysłowych. W przyszłości władze planują całkowite przejście na import pszenicy i uprawę na okrągłych polach tylko warzyw i owoców. W wyniku aktywnego stosowania nowoczesnych technologii i bezprecedensowego wsparcia rządowego, powierzchnia gruntów ornych do 2018 roku wzrosła do prawie 3,5 miliona hektarów. W rozwoju sektora rolnego ważną rolę odegrał Saudyjski Bank Rolny, który udziela pożyczek, aby pomóc rolnikom indywidualnym i firmom w realizacji obiecujących projektów. Bank zatwierdził ponad 3132 nowe projekty rolnicze w ramach programu pożyczek i kredytów. Obecnie kraj w pełni zaspokaja swoje zapotrzebowanie na pszenicę, daktyle, warzywa, wiele owoców, nabiał, jajka, kurczaki, ryby i krewetki. Nadwyżki produktów są eksportowane, co śmiało można określić wybitnym osiągnięciem dla kraju piasków i pustyń. Saudyjczycy eksportują na światowy rynek daktyle, nabiał, jajka, ryby, drób, owoce, warzywa i kwiaty. Osobno trzeba omówić sukces na gruncie produkcji oliwek. Drzewa oliwne po raz pierwszy wyhodowano tam w 2007 roku w regionie Al-Jaf w północnej Arabii Saudyjskiej, a do 2018 roku w kraju powstało już prawie 12 tysięcy hektarów gajów oliwnych. Dziś znajduje się tam największa i najnowocześniejsza plantacja oliwek na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Al-Jaf Agricultural Development Company produkuje rocznie około 15 tysięcy ton oliwy z oliwek z owoców ponad 5 milionów drzew oliwnych. Ta liczba stanowi dokładnie połowę całkowitej ilości oliwy z oliwek zużywanej każdego roku w Arabii Saudyjskiej. W 2018 roku Ministerstwo Środowiska, Zasobów Wodnych i Rolnictwa Arabii Saudyjskiej przyjęło nowy plan mający na celu promowanie rolnictwa ekologicznego w kraju. Cel planu to zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego o 300%, a przeznaczony na to budżet wynosi 200 milionów dolarów. Obecnie nadal 13% całego importu do kraju stanowi jednak żywność. Nie da się ukryć, że dobrobyt obywateli kraju zależy bezpośrednio od rodziny rządzącej. Praktycznie nieograniczone rezerwy ropy i gazu pozwoliły zbudować coś w rodzaju społecznej utopii. Nie trudno się domyślić, że aby tak się stało, ludność musi przede wszystkim mieć stały dostęp do dobrego jedzenia. Jak wiecie, we współczesnym świecie dużą rolę pełnią ludzie wykształceni, specjaliści i naukowcy. W Arabii Saudyjskiej są z tym pewne problemy. Władcy doszli też do wniosku, że wyczerpywanie skąpych zasobów wodnych może w przyszłości doprowadzić do znacznie większych problemów niż dążenie do pełnej niezależności żywnościowej. Dlatego równolegle z programami intensyfikacji własnej produkcji uruchomiono projekty polegające na nabywaniu gruntów rolnych w innych krajach. Tak od 2008 roku w ramach inicjatywy inwestowania w rolnictwo za granicą kraj wydał miliardy na zakup dużych działek rolnych na całym świecie, między innymi w Etiopii, Indonezji, Mali, Senegalu czy Sudanie. Teraz zajmuje 10. miejsce na świecie wśród krajów posiadających zagraniczne grunty, dysponując ziemią o powierzchni 2,2 miliona hektarów. Co według Was wydaje się bardziej opłacalne? Inwestowanie w naukę i edukację ludzi? Rozwój własnego sektora rolniczego wbrew naturze? Kupowanie obcych ziem czy poszukiwanie innego wyjścia z tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach poniżej. To wszystko na dziś. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, możecie polubić to wideo. Do zobaczenia wkrótce!